To już dzisiaj wielki finał Ligi Mistrzów. Jako kibic Realu mam nadzieję, że nie będę smutny po tym meczu. Chociaż wczoraj byłem trochę smutny. Zrobiłem sobie sneaky streama na Twitchu, a ciebie tam nie było. Nie mogłeś zobaczyć m.in. jak zostałem pokonany przez Kanadę w rekordowym streaku. Myślę, że masz czego żałować. Ale dam ci się poprawić. Dzisiaj o godzinie 17 na Twitchu posiedzimy sobie i pogramy w GeoGuessera. Jeżeli jeszcze nie followujesz, to masz link w opisie, zrób to koniecznie. W jednym z ostatnich materiałów ucieszyłem się, że jakaś osoba zrobiła specjalnie dla mnie quiz. Teraz tych quizów jest już troszkę więcej, więc dzisiaj je przetestujemy. I ostatnia rzecz, to pamiętaj widzu, że odcinki są codziennie, jest to tylko i wyłącznie dzięki wam, więc jeżeli chcecie to kontynuować, to koniecznie subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, aby wiedzieć o wszystkich filmach. No i tak po prostu walczymy o jak największą ilość subskrypcji do końca wakacji. A teraz zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na start zacznijmy sobie od quizu o nazwie jedyny kraj europejski dla Geomexa. Wygląda to ciekawie, także go, najbardziej zaludniony kraj świata. I jeżeli chodzi o Europę, kurde, to nie było ostatnio o tym najbardziej zaludnionym kraju świata i to była jakaś, nie wiem czy to nie było Monako, tak to było Monako, ale to pamiętam właśnie z ostatniego odcinka na kanale. Największy kraj na świecie to Rosja. Najbardziej odwiedzany kraj świata. I tutaj stawiam, że to może być Francja, Niemcy, Wielka Brytania, ale stawiamy najpierw Francja. I tak, jest to Francja, najszczęśliwszy kraj świata. Wow, ciekawe na jakiej podstawie są takie wyniki, jeżeli chodzi o najszczęśliwszy kraj świata. Raczej nie Polska. Najszczęśliwszy kraj świata w Unii Europejskiej. Stawiam, że może jakaś Norwegia tu być, nie. To jeszcze dam Finlandię. O, okej, okay. Finlandia bądź Szwecja jeszcze chciałem. Zawarła Unię z Polską, no to Litwa. Posiada flagę bardzo podobną do Czadu, to oczywiście Rumunia. Najbezpieczniejszy kraj świata. Watykan? Nie Watykan, okej. Okay. Co może być w Europie najbezpieczniejszym krajem świata? Bo to jest dość ciekawe. Stawiam też na jakąś wyspę, nie wiem. Malta to... Dobra, na razie ominmy. W skład tego kraju wchodzą cztery... Aha, Wielka Brytania tu będzie. Okej, okay. Jest jednym z dwóch krajów eurazyjskich, nie wliczając Cypru. To... Turcja na przykład? Turcja, okej. Okay. Ma część terytorium w Afryce. Hiszpania ma oczywiście, bo ma to te wysepki, nie wiem jak one się teraz nazywają, ale już nieistotne. Jest najbardziej znany z kawy. Brazylia jest najbardziej znana z kawy. Jaki kraj w Europie jest najbardziej znany z kawy? Nie wiem. Kojarzy się z serem, no to chyba Szwajcaria. Najbardziej eko kraj na świecie. Niemcy? Oj, Niemcy są tutaj. Aha, dobra. Najbardziej eko kraj na świecie. A tu już jest, okej. Okay. Chcę wejść do NATO. Jak już to grasz, to pewnie w nim jest. To chcę wejść do NATO Finlandia, a i Szwecja. Chcę wejść również. Wyszła ze składu Jugosławii w pokoju. O kurde. Chorwacja na przykład? Nie, nie, Chorwacja. Co tam wychodziło ze składu? No bo chyba nie te Kosowo, nie, a Bośnia i Hercegowina. Nie, dobra, to na, nie wiem. Frytki z niego pochodzą, nie z Francji, no to Belgia. Z niego pochodzi Cristiano Ronaldo, Portugalia. W nim wynaleziona została wódka. Gdzie została? No przecież nie w Polsce chyba. Co? Serio? W Polsce została wynaleziona wódka? Czy to jest jakiś bait? Nie mam pojęcia. Wychodzi bardziej na północ niż ich północna część, która należy do sąsiadów. Wychodzi bardziej... Dania? A Dania to najbardziej jako kraj na świecie. Wychodzi bardziej na północ niż ich północna część, która należy do sąsiadów. Jest im więcej rowerów niż ludzi. To Holandia. Wychodzi bardziej na północ niż ich północna część, która należy do sąsiadów. Nie wiem o co tutaj chodzi. Nie mam pojęcia. Może jakaś... Nie, nie wiem. Nie, dobra. Nie chcę tutaj świrać, bo nie mam... Chyba, że... Nie, Islandia to najbezpieczniejszy kraj świata, okej. Okay. Jest najbardziej znany z kawy. Nie wiem. Wyszła ze składu Jugosławii w pokoju. Serbia, nie, dobra, nie chcę już tam strzelać, bo i tak nie wiem. Irlandia, właśnie tak, wychodzi bardziej na północ, też tak pomyślałem przez chwilę o Irlandii. Jest najbardziej znany z kawy. Jaki kraj? Ja nie pijam kaw, to nie wiem.
wyszła ze składu Jugosławii, no kurde, nie chcę już tam lecieć tak po prostu strzelając, bo pewnie w końcu bym trafił jeszcze może. Nie, dobra, bez skitu, poddaję się, żeby też nie strzelać jak powalony. Zobaczmy, co to było tak z ciekawości. Średni wynik to 17-19. Luksemburg jest najbardziej znany z kawy i Macedonia, okej. Okay. Najmniej ludzi widział Luksemburg, ja też nawet nie wiedziałem, że on jest najbardziej znany z kawy. Ciekawostki azjatyckie to kolejny quiz dla Geomexa. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie, spróbujcie się razem ze mną i zacznijmy. Jako jedyny ma swój kształt państwa na fladze. Cypr, w Azji chyba tylko jedyny. Posiada najwięcej gwiazd na swojej fladze, no to pewnie Nie Malezja. Co posiada najwięcej gwiazd? No przecież nie Chiny, nie. Posiada najwięcej gwiazd na swojej fladze w Azji. O kurde, ja myślałem, że Malezja. Czekajcie, no na malezyjskiej fladze były te gwiazdy, była strasznie podobna do Stanów. Filipiny? Nie, dobra, o Jezu, nie wiem. Jako jedyny nie ma kształtu prostokątu na fladze, no to wiadomo, co UNICEF zrobił dla Nepalu, nawet flaga nie ma czterech kątów. Nie jest uznawany przez innych za państwo, Tajwan pewnie. Posiada symbol szabli na swojej fladze. Na swojej fladze posiada symbol szabli. O kurde. Największe państwo graniczące z dwoma państwami. Rosja? Ani Chiny, okej. Okay. Największe państwo graniczące z dwoma państwami. Mongolia? Mongolia, okej, okay, bo ona graniczy i z Rosją, i z Chinami. Jest częściowo w Europie. Turcja pewnie znowu, okej. Okay. Najmniejsze państwo, no to musi być Singapur w Azji. Nie jest to Singapur. To co w tej Azji było najmniejsze? Kurde, nie pamiętam. Posiada najdłuższą nazwę w języku polskim. O kurde, Indonezja jakaś? Nie, co tam jest z taką długą nazwą w Azji? Kurde, bardzo ciężkie wam powiem. Co ma tam takie długie nazwy? Jakiś Kazachstan? No nie, to nie jest aż taka długa nazwa. Azerbejdżan? No nie. Państwo z największą ilością wysp. No to może być Indonezja, nie. Filipiny? Filipiny, okej. Okay. Posiada najwięcej gwiazd na swojej fladze. Kurde. Ciągle mam tylko flagę Malezji w głowie. Co tam jeszcze ma tyle gwiazd? No Wietnam ma jedno, to nie jest raczej. Chyba, że byłoby pytanie o najmniejszą liczbę gwiazd na swojej fladze. Tajlandia? No nie. Indie też nie mają. Co tutaj w tej Azji może mieć tyle gwiazd? Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Posiada symbol szabli na swojej fladze. No Indie tam nie mają nigdzie przecież. Najmniejsze państwo w Azji. No nie jest to Singapur, co było dla mnie mega szokiem, bo Singapur jest malutkim przecież. Państwo posiada najdłuższą nazwę. Nie wiem. Zwyczajnie nie mam pojęcia, więc też nie chcę strzelać jak głupi. Więc zobaczmy, jaki była średni wynik, to 6. Uzbekistan, okej. Okay. Posiada symbol szabli. O Jezu, rzeczywiście. Najmniejsze państwo Malediwy. Ja myślałem o Malediwach, ale kurde, coś mi pomieszało, że to jeszcze Afryka. Nie, ale rzeczywiście, Azja. Posiada najdłuższą nazwę, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kurde, niby takie prosta, jednak nie. Jeśli było za łatwo, to co powiecie na to? Quiz dla Geomexa mega trudny, także zobaczmy, z czym to się je 15 minut aż. Ten kraj w 1945 roku był pod rządami japońskimi. Pod rządami japońskimi w 1945 roku. To Korea mogła być. Albo północna mogła być wtedy chyba. Chyba mogła być. Ten kraj jest 9 krajem w Europie pod względem wielkości. Ja pierdzielę, to takie strzelanie trochę. Ja nie wiem dokładnie, jakie to są. O Jezu. Ten kraj nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak walutą jest euro. Ponad 60% terenu tego kraju zajmują pasma górskie. Szwajcaria może? Nie. Austria może być? Bądź Słowenia? Też nie ma Słowenii. Ponad 60% tego... A jeszcze Słowacja? Słowacja, okej. Okay. Dobra, no właśnie. Ten kraj jest jedynym krajem w Europie, gdzie nadal obowiązuje kara śmierci. To jest Białoruś. Oczywiście. Ten kraj to najstarsza republika na świecie. Ten kraj posiada domenę GF, Gujana Francuska. To ktoś mi kiedyś poprawił w komentarzu, pamiętam. Kraj ten ma największą flotę ze wszystkich państw śródlądowych. To był ten był pierwszym krajem na świecie, który w 2008 roku konstytucyjnie przyznał prawa naturze.
pełnoletność w tym kraju osiąga się w wieku 21 lat. No to mężczyźni chyba w Stanach. Ale to co innego. Okej. Okay. Kurde, ale ciężkie. Nie wiem czy... Jakaś Arabia Saudyjska może. Bo coś pamiętam, że w tych nie afrykańskich, tylko takich właśnie krajach arabskich. Też coś takiego było. Jest to największe państwo na świecie, które nie ma dostępu do morza. To Kazachstan. To akurat pamiętałem. Ten kraj posiada walutę o nazwie Dong. Chyba Wietnam miał taką. Tak jest. W tym kraju znajdują się dwa najgłębsze kaniony na świecie. Stany i USA nie mogą być, bo wpisywałem. Kraj ten jest największym producentem wanilii na świecie. Narodową potrawą jest barszcz. No to Ukraina. Kraj ten jest największym producentem wanilii na świecie. Nie mam pojęcia. Ten kraj jest 9. krajem w Europie pod względem wielkości. Z reguły w takich quizach jest Polska. Okej, okay. Tak czułem, bo z reguły jak ktoś jakiś widz tworzy jakiś quiz, to jest Polska, więc tak czułem, że może tutaj być. Ten kraj nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak walutą jest euro. Kraj, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak ma za walutę euro. Norwegia nie, bo ma korony norweskie. Luksemburg, może jakiś Liechtenstein, a Monako na przykład? Monako nie. Andora z tych mniejszych jeszcze może być. Andora, okej. Okay. Ten kraj to najstarsza republika na świecie. Kraj ten ma największą flotę ze wszystkich państw śródlądowych. Który przyznał prawa naturze. Pełnoletność w tym kraju w wieku 21 lat. Nie wiem, no nie mam pojęcia, kto jest największym producentem wanilii na świecie. Poddaję się. Nie wiem, nie chcę nawet tutaj świrować. Wynik 10 na 15, średni wynik to 5, więc i tak spoko. San Marino, Paragwaj, Ekwador przyznał prawa naturze, Egipt, Peru, Madagaskar największy producentem wanilii na świecie. Bój się Boga. Tu po 3% ludzi wiedziało. Jezu, ale to był bardzo ciężki quiz. No cóż, dzisiaj nie było łatwo. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, subuj, wbij o 18 na streamka. Dzięki za dziś i do usłyszenia już jutro.